Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a dzisiaj zapraszam Państwa na krótki cykl spacerów, które zorganizowaliśmy w tym roku online. I moim Państwa gościem jest Maciej Kronenberg, autor, współautor właściwie książki Przewodnik po filmowej Łodzi. Witam Cię, Macieju. Witam, dzień dobry. Maciek reprezentuje Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio, z którą mamy okazję także współpracować. I dzisiaj przeniesiemy się właśnie na kanwie tej książki. To jest nasz przyczynek do tego, aby wspomnieć o tym, że Łódź filmem stoi. Maciej, o czym nam dzisiaj opowiesz? Opowiem dzisiaj o najbardziej filmowym pałacu w Łodzi. Tak, zacznę nieskromnie. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie ma bardziej filmowego pałacu w Łodzi niż pałac Karola Scheiblera, dzisiaj siedziba Muzeum Kinematografii. I przez wiele lat ja byłem przekonany, że to właśnie tam bije serce filmowej Łodzi, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o ilość plenerów filmów realizowanych we wnętrzach tego obiektu, no to byłem przekonany, że właśnie tam jest tego najwięcej. Natomiast w toku pracy nad książką, nad przewodnikiem po filmowej Łodzi, zacząłem odkrywać niesamowite bogactwo właśnie filmów realizowanych w tym drugim najważniejszym łódzkim pałacu, jakim jest Pałac Izraela Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej 15, dzisiaj mieszczącym Muzeum Miasta Łodzi. I właśnie o tym pałacu chciałbym opowiedzieć. Jak do tej pory udało mi się uzupełnić listę około 40 tytułów realizowanych właśnie w przestrzeni tego pałacu. Te najstarsze filmy, do których dotarłem, to lata 60., czyli czas, kiedy jeszcze pałac nie pełnił dzisiejszej funkcji muzealnej, tylko był siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Rady Narodowej. Natomiast to jest też o tyle ciekawym, że muzeum, które zostało otwarte w 1975 roku, zaczęło przywracać pierwotny wystrój wnętrz tego pałacu. Wcześniej, gdy pełnił on funkcje administracyjne już od lat 30., potem w okresie wojennym i również po wojnie, ten układ wnętrz został niejako zaburzony. To najbardziej widać w sali balowej. I ta sala balowa, jeszcze właśnie w tym momencie przed przywróceniem jej pierwotnego wyglądu, jest do obejrzenia w filmie Rzeczpospolita Babska. To taka bardzo sympatyczna komedia z końca lat 60. Mamy tam dwa bataliony, żeński i męski, które rywalizują. No oczywiście kończy się wszystko happy endem, czyli takim wielokrotnym związkiem małżeńskim, można powiedzieć. A jedną ze scenerii właśnie tych perypetii głównych bohaterów jest sala balowa w Pałacu Poznańskich. I sala, którą jest stosunkowo trudno poznać, natomiast tym podstawowym elementem, który nam to umożliwi, są okna. I co ciekawe, w filmie te okna widzimy, że one są na wysokości mniej więcej pół metra, może metr nad podłogą. Natomiast gdy dzisiaj udamy się do sali balowej w Pałacu Poznańskiego, okaże się, że te okna są na wysokości 6-7 metrów. No i tu właśnie pojawia nam się ta zmiana dokonana w czasie wojny, kiedy pałac służył jako siedziba władz administracyjnych niemieckich. Wprowadzony wtórnie podział na dwie kondygnacje tej bardzo wysokiej sali. I to utrzymane było właśnie aż do lat 70., no i to uwiecznione zostało za sprawą Rzeczpospolitej Babskiej. Też ten dawny układ możemy obejrzeć w serialu Stawka większa niż życie. W jednym z odcinków Klos udaje się do siedziby Abwery, do gabinetu samego szefa Abwery i co ciekawe, tym wnętrzem gabinetu szefa Abwery jest gabinet dawnego wojewody łódzkiego. I można nawet biurko zobaczyć, przynajmniej fragment biurka, przy którym wojewoda rzeczywiście wcześniej siedział. Mam to potwierdzone od pracowników muzeum, którzy jeszcze w latach 70. do pracy tam trafili i którzy pamiętali właśnie, co pozostało po Urzędzie Wojewódzkim. Więc tak, to rzeczywiście to biurko zagrało wojewody, zagrało w filmie. A ze Stawką jeszcze ciekawostka jest taka, że to był ostatni klaps
na planie stawki większej niż życie, który padł właśnie w tym pałacu. Także no, kolejny jakiś tutaj dodatek do tej filmowej historii. Te filmy, o których tu była mowa, to są takie no, rzeczywiście już zabytki sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast później, i w latach 70., 80. i kolejnych dekadach, ten pałac nadal był filmowo mocno wykorzystywany. W latach 80. takim filmem, który dla Łodzi filmowej jest kamieniem milowym, można powiedzieć, chociaż pewnie nie kojarzymy go z tymi wnętrzami pałacowymi i zaraz wyjaśnię dlaczego, tym filmem jest Wabank Juliusza Machulskiego. Oczywiście powszechną wiedzą jest to, że film w Łodzi był realizowany i jednym z rekwizytów, czy jednym z elementów dekoracji, które w filmie wykorzystano, jest oryginalny fotoplastykon, który dzisiaj możemy podziwiać w Muzeum Kinematografii. Natomiast w momencie, gdy zdjęcia do filmu były realizowane 40 lat temu, ten fotoplastykon był eksponowany w Muzeum Miasta Łodzi. Wówczas jeszcze Muzeum Kinematografii w ogóle nie funkcjonowało. Dopiero parę lat później powstał oddział, później już niezależne Muzeum właśnie Kinematografii. A w takim niewielkim pomieszczeniu w piwnicy ten fotoplastykon właśnie w Pałacu Poznańskiego sobie stał. I tam filmowcy go wykorzystali do zrealizowania takiej no, słynnej sceny, jak Kwinto razem ze swoimi współpracownikami przygotowują plan napadu na bank Kramera. Kamera pokazuje całość od góry i widzimy, możemy zajrzeć do wnętrza fotoplastykonu dzięki temu. I to jest też, wiąże się z tym pewna ciekawostka. Otóż to pomieszczenie było tak ciasne, że żadne inne ujęcie nie wchodziło w grę. Nie można było kamery ustawić na przykład przed fotoplastykonem, bo byłby widoczny tylko niewielki jego wycinek. Stąd konieczność właśnie pokazania go od góry, które no, przeszło do legendy kina tak naprawdę. Moim też takim ciekawym tropem związanym z tym pałacem jest film Maria Skłodowska-Curie. Ciekawość tego tropu polega na tym, że na początku lat 90. powstał serial polsko-francuski o tym samym tytule. W 2016 roku powstał znowu międzynarodowa produkcja i polska, i francuska, tym razem z Karoliną Gruszką w roli głównej. Natomiast no, znowu historia Marii Skłodowskiej-Curie pokazana. I w jednym, i w drugim, i w serialu, i później w filmie pojawiają się te same wnętrza. Pojawiają się oddając czy odzwierciedlając Paryż, odzwierciedlając Londyn, a nawet Akademię Noblowską w Sztokholmie, gdzie Karolina Gruszka wygłasza swój wykład noblowski. Także to ciekawe, że niejako to wszystko się nam zapętla, że ta Maria Skłodowska-Curie, którą gra już zupełnie inna aktorka w innym filmie, i okazuje się, że ten sam plener wykorzystywany jest ponownie. Nie wiem, czy twórcy tego nowego filmu zdawali sobie sprawę z tego, że już ten plener jest ograny w serialu związanym z tą samą bohaterką. Być może nie, gdyby to wiedzieli, być może znaleźliby jakieś inne wnętrze równie reprezentacyjne. Natomiast z tym pałacem, jeśli jeszcze coś mógłbym tutaj dopowiedzieć, to poza tymi filmami, które tam były realizowane, warto wspomnieć o pewnym eksponacie, który jest wyjątkowy na skalę Łodzi, można powiedzieć. Otóż o statuetce Oscara. Jest to jedyna oryginalna statuetka Oscara, którą możemy w Łodzi obejrzeć. Oscar ten w 1969 roku został wręczony Arturowi Rubinsteinowi, pianiście wywodzącemu się z Łodzi. Rubinstein był oczywiście przede wszystkim muzykiem, ale był również aktorem, przy czym aktorem jednej roli tak naprawdę, a był aktorem w filmie L'amour de la vie, I love life, tytuł w wersji anglojęzycznej, a w polskojęzycznej Kocham życie.
I był to film dokumentalny, fabularyzowany z takimi krótkimi, fabularyzowanymi wstawkami. Rubinstein zagrał tam samego siebie. No i jak mówi legenda, zagrał siebie tak dobrze, że dostał Oscara. Przy czym to nie było takie proste, ponieważ w regulaminie Amerykańskiej Akademii Filmowej nie było czegoś takiego jak najlepszy film dokumentalny fabularyzowany. W związku z tym specjalnie dla Rubinsteina stworzona została nadprogramowa, można powiedzieć, kategoria i nadprogramowa statuetka. Wręczono ją nie na tej głównej gali, tylko jakby trochę poza tym głównym spotkaniem. Wręczał to szef Stowarzyszenia Amerykańskich Filmowców, Gregory Peck, również aktor. No i jakby taka druga warstwa tej legendy mówi o tym, że Rubinstein, poza tym, że był oczywiście genialnym pianistą i utalentowanym aktorem, to był przede wszystkim osobą bardzo barwną, bardzo towarzyską, człowiekiem, z którym każdy chciał bywać, chciał doświadczać życia, kochać to życie. I stąd nie brakowało wśród jego przyjaciół ludzi, nazwijmy to, możnych tego świata, tych znanych, sławnych i potężnych, również związanych z branżą filmową. No i niejako taki przyjacielski gest wobec Rubinsteina i wręczenie tej statuetki, no a dla nas, dla łodzian, wyjątkowa frajda, bo dzięki temu możemy autentyczną statuetkę w Łodzi obejrzeć. Tych związków filmowych z pałacem można znaleźć jeszcze trochę. Ja jeszcze tylko o jednym tutaj wspomnę, mianowicie jedna z ekspozycji w pałacu to jest filmowy kantor Ziemi Obiecanej. Do Ziemi Obiecanej naturalnie również w pałacu były realizowane zdjęcia. Słynna scena palenia listów w kominku to właśnie tutaj. A dodatkowo właśnie od paru lat mamy na parterze pałacu, zaraz przy wejściu, niewielką ekspozycję z odtworzonym kantorem fabrycznym, w którym mamy wykorzystane meble, kostiumy, właśnie pamiętające czas Ziemi Obiecanej. Więc taka z jednej strony pokazanie tej przeszłości pałacu, który był nie tylko miejscem zamieszkania fabrykanta i jego rodziny, ale również właśnie miejscem pracy biura listów w ramach kantoru, no i właśnie połączenie tego z tą filmową historią tego miejsca. To myślę też taki bardzo ciekawy związek. Jeśli chodzi o filmowy pałac, to myślę, że w zupełności wystarczy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, filmów około 40, więc można by jeszcze sporo czasu o nich opowiadać. A dzisiaj zabierze nas Maciej Kronenberg, zabierze nas w podróż do jednego z największych hoteli, takich powiedziałbym filmowych tutaj w Łodzi, a więc Hotel Stare Kino. Maciek, oddaję Tobie głos. Dziękuję. Rzeczywiście, kontynuujemy temat filmowy i dzisiaj miejsce, które dla mnie osobiście jest miejscem wyjątkowym, ponieważ, no tak może nieskromnie powiem, miałem pewien współudział w tym, jak ono dzisiaj wygląda. A chodzi oczywiście o Hotel Stare Kino, mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej 120. To, że akurat pod tym adresem działa taki, a nie inny obiekt noclegowy, nie jest przypadkiem. Trzeba się tutaj cofnąć w przeszłość, aż do przełomu XIX i XX wieku. Rok 1895, bracia Lumière pokazują światu swój wynalazek. Od tego czasu przyjmuje się, że kinematografia zaczyna swoje funkcjonowanie. Rok później już pierwsze pokazy na terenie Królestwa Polskiego, w tym również Łodzi, przy czym te pierwsze pokazy nie były przy użyciu maszyny kinematograficznej braci Lumière, a wynalazku konkurującego z Lumière Tomasza Edisona. Natomiast początkowo te wszystkie pokazy to były takie pokazy czasowe. Przyjeżdżał jakiś przedsiębiorca do miasta ze swoją maszyną, w jakąś reprezentacyjną salę w mieście wynajmował, przez tydzień, dwa
pokazy filmowe były urządzane, po czym interes przenosił się jak taki trochę cyrk wędrowny do kolejnego miasta. I w Łodzi oczywiście wyglądało to podobnie. Natomiast późną jesienią 1899 roku dwaj bracia, Antoni i Władysław Krzemiński, trafiają do Łodzi i postanawiają w Łodzi spędzić zimę. I w ten sposób Łódź uznaje się, że stała się siedzibą pierwszego stałego kina na ziemiach polskich. To oczywiście jest trochę na wyrost, to stałe kino, ponieważ to stałe kino funkcjonowało raptem kilka zimowych miesięcy, aż do momentu, kiedy pogoda się poprawiła na tyle, że znowu można było ruszyć w tournée po okolicznych miasteczkach. Natomiast przyjmuje się, że właśnie adres Piotrkowska 120, gdzie bracia Krzemińscy wynajęli swój lokal na to pierwsze kino, jest tym miejscem, z którego ta historia kina, można powiedzieć, w Łodzi się zaczyna. Nie jesteśmy do końca pewni, który to był lokal, czy to było od frontu, czy w oficynie. Jedyne, co wiemy, to, że był to lokal po restauracji. No więc najprawdopodobniej od frontu, ale w którym dokładnie miejscu, tego nie wiemy. Nie wiemy też tak naprawdę do końca, czy w tym miejscu jakieś pokazy filmowe rzeczywiście się odbyły, ponieważ już po dwóch miesiącach, czyli jeszcze w czasie trwania tej zimy, kiedy bracia Krzemińscy w Łodzi pozostali, przenieśli się oni na dzisiejszy Plac Wolności ze swoim biznesem. No ale do historii kinematografii łódzkiej przeszedł adres Piotrkowska 120. Przenosimy się w czasie o lat ponad 20. W połowie lat 20. wracamy pod ten sam adres Piotrkowska 120 i cóż się okazuje, że znowu trochę chyba przez przypadek, nie sądzę, żeby ktoś nawiązać tu chciał do tego wydarzenia sprzed ponad dwóch dekad. Otóż pod tym samym adresem powstaje filia Warszawskiej Szkoły Filmowej. To była taka trochę efemeryda, takie coś mocno tymczasowego, taki można powiedzieć językiem lodzermenszów geszeft, dobry geszeft ktoś chciał zrobić. Kino wówczas rozkwitało i ta magia kina już działała na ludzi. Już każdy sobie wyobrażał, że mógłby taką gwiazdą filmową zostać i ktoś przedsiębiorczy postanowił zrobić na tym interes i urządził szkołę filmową, gdzie przyjmowano wszystkich chętnych. Oczywiście trzeba było zapłacić za przeszkolenie, za tą edukację zdobytą. Kurs trwał jeden rok. No i niestety nikt spośród absolwentów tej szkoły później kariery filmowej nie zrobił, a szkoła po jednym roku została zlikwidowana i słuch po niej zaginął. Natomiast no, znowu kolejny akcent z filmem związany jest z tym adresem. A teraz przenosimy już się w czasy zupełnie współczesne. 8 lat temu powstał pomysł, żeby w tej samej przestrzeni, tak filmowo naznaczonej, urządzić hotel. Urządzić hotel wyjątkowy, bo odwołujący się właśnie do tego dziedzictwa filmowego. I no ja miałem tę przyjemność, że zostałem zaproszony do współpracy i do wyboru motywów przewodnich wszystkich pokojów w tym hotelu. Ponieważ w tym hotelu każdy pokój jest inny, każdy nawiązuje do innego filmu, ale wszystkich z Łodzi. Później to zostało rozszerzone, jakby doszło kino światowe. Natomiast mamy właśnie, możemy zanocować w pokoju Ziemi Obiecanej, Stawki Większej Niż Życia, Wabanku, tych najbardziej znanych filmów, których akcja, czy których tłem była Łódź. Natomiast co istotne, to w tym miejscu działa też wyjątkowe kino. Kino o nazwie po prostu Stare Kino, co nie jest jakimś oryginalnym wyborem, natomiast oryginalne jest zdecydowanie ta przestrzeń, w którym to kino funkcjonuje. Jest to niewielka sala w piwnicy, ale poza tym, że jest to kino, gdzie możemy z współczesnego nośnika cyfrowego oglądać filmy, stoją tam również dwa historyczne już projektory. Projektory, których historia zresztą również związana jest z Łodzią, ponieważ w Łodzi przez lata funkcjonowały zakłady Prexir, które były jedynym w Polsce producentem właśnie projektorów filmowych. I dwa takie projektory z lat 70. mamy wyeksponowane w tej sali.
i od czasu do czasu nawet te projektory są uruchamiane. I to jest o tyle niesamowite, że jest to poza kinem Kinematograf w Muzeum Kinematografii i poza kinem Tatry jedyne kino, gdzie te starego typu projektory możemy jeszcze zobaczyć w akcji. A jakby już takie zupełnie wyjątkowość tego miejsca, o którym wspominam, polega na tym, że te projektory stoją sobie z tyłu sali projekcyjnej, więc jeżeli kogoś na przykład film trochę zmęczy i znudzi, to może sobie wstać, podejść do projektora i zobaczyć z bliska, jak ta maszyna pracuje. I to jest coś absolutnie wyjątkowego. Ze względów przeciwpożarowych te projektory zawsze w latach minionych, kiedy jeszcze nie było nośników cyfrowych i w każdym kinie taki projektor stał, to były one w wydzielonych kabinach kinooperatorów. Wynikało to z tego, że ta taśma celuloidowa jest materiałem łatwopalnym. Ja sam zresztą byłem świadkiem, jak ona zaczęła płonąć w pewnym momencie właśnie podczas pokazu w tym starym kinie. No jest to rzeczywiście spektakularne, jak nagle na ekranie, gdzie mamy bohaterów, nagle widać ogień i nagle taśmy, nagle obrazu nie ma, nagle jest po prostu właśnie widać, że coś się pali. Oczywiście nie było to w żaden sposób niebezpieczne, po prostu maszyna została odłączona, taśma zmieniona i już, ale przeżycie rzeczywiście gwarantowane. No i wracając do tego wątku głównego, na ogół to było w wydzielonych kabinach, właśnie na wypadek, gdyby jednak coś się miało zacząć dziać, to żeby nie wzbudzać jakiejś paniki wśród widzów. No a tutaj mamy rzeczywiście tę wyjątkową okazję, żeby te projektory z bliska obejrzeć. W tym samym kinie jeszcze, tylko w innej części tego, znaczy nie w tym samym kinie, tylko w tym samym hotelu, tylko w innej jego części, działa również kolejne takie miejsce historyczne, historyczno-filmowe, czyli galeria plakatu filmowego, gdzie mamy kolekcję około 100 plakatów właśnie i polskich, i zagranicznych. No takim dobrym duchem i patronem, można powiedzieć, tej galerii jest Andrzej Pongowski, czyli jeden z tych najwybitniejszych grafików tworzących plakaty filmowe. Na otwarciu właśnie był on obecny, dzielił się swoimi wspomnieniami z tworzenia plakatów, no i również spora kolekcja jego autorstwa dzieł też jest tam eksponowana. Natomiast odwiedzając to kino, warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, już niekoniecznie związaną z samym obiektem hotelowym, ale z tą przestrzenią podwórka, w którym kino się znajduje. Są tam dwa murale. Jeden mural, taki można powiedzieć hołd dla historii kinematografii światowej, przedstawia Charlie'ego Chaplina. Natomiast drugi mural jest hołd, swoistym hołdem dla kinematografii, ale już łódzkiej, typowo łódzkiej, ponieważ przedstawia właśnie tych dwóch polskich braci Lumière, tak czasem są określani, czyli braci Krzemińskich, którzy to właśnie tę filmową historię Łodzi ponad 120 lat temu rozpoczęli. Także polecam wizytę w tym miejscu. Jak się okazuje, w Łodzi można spędzić iście filmowy klimat nie tylko w kinie, ale także w hotelu, także zapraszamy do Łodzi, do odwiedzenia tych miejsc związanych z filmem. Maciej, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziś przenosimy się w Łódź liście rewolucyjny charakter, więc próbujemy na podstawie rewolucji 1905 roku, ale nie tylko, ukazać łódzkie plenery. Maciej, Twój czas, oddaję Tobie głos. Dziękuję. Rzeczywiście jest kilka takich motywów przewodnich, które opowiadając o Łodzi zawsze się podkreśla. Podkreślamy, że Łódź to miasto wielokulturowe, podkreślamy, że Łódź to miasto przemysłowe, że Łódź to miasto filmowe oczywiście, ale jednym z tych akcentów, na które przy opowieści o Łodzi musi znaleźć się miejsce, jest też rewolucja i to przede wszystkim właśnie ta rewolucja 1905 roku, która co prawda rozniosła się, można powiedzieć, po całym Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim, natomiast rzeczywiście Łódź i ten łódzki okręg przemysłowy były tymi miejscami, gdzie ta rewolucja najsilniej się odcisnęła na życiu mieszkańców, gdzie też no,
te walki, które toczono, te barykady, które stawały, były najbardziej, no, tak można filmowo powiedzieć, spektakularne. Natomiast no, to historycznie nie byłoby dobre słowo. Natomiast rzeczywiście tych strajków i tych wystąpień przeciwko fabrykantom, ale również przeciwko władzom carskim, było tutaj najwięcej, nawet na tle tych największych ośrodków jak Petersburg czy Moskwa. I to również możemy obejrzeć na ekranie, jak właśnie ta rewolucja 1905 roku została pokazana w filmach fabularnych, do których zdjęcia realizowano właśnie w Łodzi. I tutaj bardzo ciekawym filmem jest taki stosunkowo już niestety zapomniany film. Natomiast rzeczywiście film, którego akcja toczy się w Łodzi i pokazuje to rewolucyjne wrzenie, jest film Czerwone Ciernie. Film z 1976 roku w reżyserii Juliana Dziedziny, reżysera, który tu sporo dzieł realizował właśnie w Łodzi i najbliższych okolicach. I trochę się mówi, że ten film był taką odpowiedzią na Ziemię Obiecaną. O Ziemi Obiecanej za chwilę też opowiem, ponieważ no, tam też mamy w tle ten konflikt robotników z fabrykantami. Natomiast to nie była stricte historia rewolucji 1905 roku. Tutaj oczywiście to też nie chodziło o jakieś udokumentowanie takie archiwistyczne, jak ta rewolucja wyglądała. Natomiast pewną taką prawdą historyczną, którą ten film przekazuje, jest to, jak tworzono barykady w Łodzi. Czyli nie było tu jakiejś takiej myśli, porządku w tym, raczej na zasadzie, co było akurat na ulicy, jakieś wozy, jakieś beczki, jakieś skrzynie, to lądowało na tej barykadzie. Ludzie z okien wyrzucali meble, które też lądowały na tej barykadzie. To rzeczywiście świetnie jest oddane w filmie. Ta filmowa barykada powstała w miejscu, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. To jest ulica Nawrot, na tym odcinku między Piotrkowską a Sienkiewiczem. Tak mniej więcej w połowie jej długości tego odcinka. Dzisiaj mamy tam duży parking, mamy jakiś współczesny blok, który jest wciśnięty między tę historyczną zabudowę. Natomiast w latach 70., gdy realizowano zdjęcia do filmu, poza kilkoma historycznymi takimi okazałymi piętrowymi kamienicami, stało tam jeszcze kilka takich parterowych domów, dzisiaj to mówimy dom tkacza, które dzisiaj możemy oglądać w Łodzi w Parku Kultury Miejskiej, czyli dawnym skansenie przy Muzeum Włókiennictwa, też takich budynków więcej zachowało się chociażby w Zgierzu. Natomiast na ulicach Łodzi już właściwie takich przykładów tego typu zabudowy nie mamy. A tu dzięki filmowi możemy właśnie zobaczyć jak najbardziej autentyczne budynki sprzed, no, sprzed ponad 100 lat, ale tak jak one wyglądały jeszcze w latach 70. Wspomniałem o tym, że Czerwone Ciernie odnoszą się niejako, czy są odpowiedzią na Ziemię Obiecaną. I jak przypomnimy sobie ten film Andrzeja Wajdy, to rzeczywiście on kończy się taką spektakularną sceną protestu robotniczego, fabrykantów, którzy się naradzają, pada hasło strzelać, no i carscy żołnierze strzelają do tych robotników, leje się krew. I to zdjęcia do tej dramatycznej sceny były realizowane na Księżym Młynie, na tej brukowanej kocimi łbami uliczce przed dawną szkołą fabryczną, a osiedlem właśnie dla pracowników fabryki Scheiblera. Przy czym to oczywiście podobny, można powiedzieć, motyw przewodni, czyli konflikt robotników z fabrykantami, tylko że nie ta rewolucja. Raymond swoje dzieło pisał na początku lat 90. XIX wieku. Być może mógł tutaj się oprzeć na tym tak zwanym buncie łódzkim, czy powstaniu łódzkim z 1892 roku, ewentualnie na jakichś jeszcze starszych wspomnieniach z innych protestów o mniejszej skali.
ewentualnie na jakichś też protestach z innych miast. Natomiast, co ciekawe, ta sama przestrzeń, te same kocie łby, które w Ziemi Obiecanej się pojawiają, widać również w innej scenie, tyle że w filmie nie polskim, a w filmie belgijskim, film Daens. To jest biografia belgijskiego księdza mieszkającego właśnie na terenie Belgii pod koniec XIX wieku, który w takim przemysłowym miasteczku stara się pomóc mieszkańcom, upowszechniać edukację, jakby dbać o to, żeby ci robotnicy nie byli nadmiernie eksploatowani. I w tym filmie, do którego dekoracje zresztą i scenografię robił Alan Starski, późniejszy laureat Oscara za zdjęcia za scenografią do Listy Schindlera. W tym samym miejscu na Księży Młynie bardzo podobna scena jak w Ziemi Obiecanej, czyli znowu robotnicy, którzy no tu już nie z carskimi kozakami, ale z żołnierzami belgijskimi, toczą potyczkę, też bardzo taka dramatyczna scena z użyciem koni. No rzeczywiście o tyle to jest dla nas ciekawe, że właśnie to belgijskie przemysłowe miasteczko, no to właśnie są zdjęcia z Łodzi. A kontynuując ten wątek niejako rewolucyjny na Księżym Młynie, to zarówno w Ziemi Obiecanej, jak i w tym filmie Czerwone Ciernie Juliana Dziedziny, jak i w tym filmie Daens, we wszystkich tych trzech obrazach widać bramę prowadzącą do fabryki, do tej głównej przędzalni na Księżym Młynie, gdzie dzisiaj mamy lofty. I we wszystkich tych trzech obrazach strajkują przy tej bramie robotnicy. Także to też taki ciekawy motyw, że ta sama brama ciągle nam się pojawia. A co więcej, jest jeszcze kolejny obraz z rewolucją, ze strajkami robotniczymi w tle, czyli Czerwone Węże. Wcześniej były Czerwone Ciernie, teraz Czerwone Węże. Film Wojciecha Fifka, pokazujący właśnie okres końca lat 20. XX już wieku. I dziewczynka, która przyjeżdża ze Śląska, gdzie strajkują hutnicy i górnicy, przyjeżdża do robotniczej rodziny do Łodzi. No i tu również jest strajk i znowu w tej samej fabryce dawnej szajblerowskiej na Księżym Młynie. Znowu ta sama brama, także to bardzo ciekawe, że to samo miejsce w tylu różnych epokach historycznych, można powiedzieć, się pojawia i zawsze to samo tło, czyli protest robotniczy. Z kolei jeszcze wracając do rewolucji 1905 roku, ale już z kolei uciekając z Księżego Młyna, bardzo ciekawie pokazała ten okres historyczny Agnieszka Holland w filmie Gorączka. Film to jeden z jej pierwszych dzieł z 80 roku i pokazuje sytuację w Polsce, czy w Królestwie Polskim, ale już po upadku rewolucji, parę lat po upadku rewolucji 1905 roku, kiedy robotnicy są zniechęceni, kiedy no jakby takie uczucie żalu, porażki, że tak się starali i nic z tego nie wyszło. No i właśnie młody chłopak, który trafia ze wsi do Łodzi, tu próbuje jakoś wskrzesić tego ducha rewolucyjnego, robotnicy zupełnie nie są tym zainteresowani. I w tym filmie, jako ta fabryka, która jest tłem akcji, pojawia się dzisiejszy OFF Piotrkowska, dawna fabryka Franciszka Ramisza. I znowu jakby też taka scena, no już nie ze strajkiem, ale właśnie z tym, jak tego rewolucjonistę młodego starzy robotnicy no po prostu biją i przeganiają, że oni już nie chcą nic z tym mieć wspólnego. Natomiast jeszcze na hasło rewolucja i Łódź przychodzi mi do głowy jeszcze jeden film, z kolei koprodukcja polsko-radziecka, film Znaków Szczególnych Brak, pokazujący, no, będący swoistą biografią Feliksa Dzierżyńskiego. I oczywiście no, Dzierżyński
jakoś bardzo, tu można powiedzieć, na rzecz Łodzi nie działał, Łodzi jako konkretnego ośrodka, działał na rzecz bardziej ogólnie ruchu robotniczego, ale w Łodzi były realizowane zdjęcia do tego filmu i między innymi właśnie Feliks Dzierżyński wychodzi na czele pochodu pierwszomajowego z bramy fabrycznej, ale nie na Księżym Młynie, tylko z tej najbardziej okazałej bramy fabrycznej w Łodzi, czyli dzisiejszej bramy manufaktury. No już sama scena starcia z carskimi żołnierzami to już nie manufaktura, tylko zdjęcia realizowane w Warszawie na Starym Mieście. No ale bramy nikt nam nie zabierze, brama jest łódzka. To chyba tyle, jeśli chodzi o rewolucję i Łódź w filmie. Dziękuję bardzo, Maciej. A więcej, gdyby komuś brakowało tych informacji i rekomendacji filmowych, które znajdą się w komentarzu pod naszym filmikiem, to oczywiście zapraszamy do lektury przewodnika po filmowej Łodzi autorstwa Macieja Kronenberga i Krzysztofa Olkusza. Maćku, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj Maciej Kronenberg zabierze nas na jedną z ważniejszych łódzkich metropolii, Stary Cmentarz. Oczywiście ukażemy ją z perspektywy filmowej. Jak to powiązać, Macieju? Jestem bardzo ciekawy Twojej historii. Tak naprawdę w Łodzi prawie każde miejsce można z filmem powiązać. Podczas pracy nad książką sami czasem byliśmy zaskoczeni, że jest tego aż tyle. I oczywiście są miejsca, do których my nie dotarliśmy i tytuły filmów, do których my nie dotarliśmy, więc na pewno to nie jest tak, że to, co my w książce przedstawiliśmy, to już jest zbiór zamknięty, do którego nie można nowych rozdziałów dopisać. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o cmentarze, to zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym w filmie łódzkim cmentarzem jest właśnie ta trójwyznaniowa, najstarsza łódzka nekropolia przy ulicy Ogrodowej. Dlaczego akurat tam? Tak się dzieje, że czasem filmowcom potrzebny jest cmentarz. Tak jak czasem potrzebny jest szpital, czasem szkoła, czasem urząd, tak czasem potrzebny jest do zdjęć cmentarz. I jeżeli jest to film historyczny, no to potrzebny jest cmentarz historyczny. I cmentarz przy Ogrodowej idealnie do filmowcom pasował, a zwłaszcza jego część ewangelicka. Zdecydowana większość tytułów filmów, które tam były realizowane, to są filmy z lat 60., 70., 80. jeszcze. I to jest czas, kiedy ta część ewangelicka cmentarza, można powiedzieć, że była dość mocno zapuszczona, zaniedbana. Tam od czasów wojny ta wspólnota protestancka, która cmentarzem zarządzała, bardzo się zmniejszyła. Spora część w wyniku działań wojennych lub tuż powojennych miasto opuściła. W związku z tym nie było komu się opiekować cmentarzem. I to była oczywiście bardzo ładna przestrzeń. Widać było, że to jest cmentarz, natomiast no taka przestrzeń właśnie, której trochę brakowało gospodarzy, można powiedzieć. I dla filmowców to była idealna sceneria właśnie do takiej trochę magicznej przestrzeni cmentarnej, natomiast też takiej przestrzeni, gdzie, tak brzydko powiem, niekoniecznie trzeba było się przejmować kwestiami napisów na nagrobkach. I już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli dzisiaj jesteśmy ekipą filmową, chcemy iść na cmentarz, chcemy zrealizować jakieś zdjęcia do filmu, to nie możemy sobie stanąć po prostu na środku tego cmentarza z kamerą, zacząć rejestrować i już. Bo jeżeli w kadrze zmieści nam się jakiś nagrobek z istniejącą realnie podpisaną osobą, że tu jest pochowany Jan Kowalski, to my powinniśmy spadkobierców Jana Kowalskiego poinformować o tym i uzyskać ich zgodę na wykorzystanie niejako wizerunku zmarłej osoby w naszym filmie. No więc jakby jest to co najmniej skomplikowane. W przypadku tego cmentarza na ulicy Ogrodowej, właśnie zwłaszcza tej części ewangelickiej, wówczas trochę zapomnianej, po pierwsze, niekoniecznie tym się przejmowano. Przyjmując, że to już jest taki trochę pomnik historii,
jakby ci ludzie albo z Łodzi wyjechali, albo zmarli, nikt się o to nie upomni. Czy to jakby, czy wykorzystujemy tu czyjś wizerunek, czy nie. A poza tym często te nagrobki, choć piękne, były już jednak na tyle zniszczone, że żadnych napisów tam nie można było się doszukać. To, ta opowieść, którą przed chwilą przedstawiłem, ma jeden słaby punkt. Znaczy jest trochę potwierdzeniem tej opowieści, a trochę jej zaprzeczeniem. Już tłumaczę, o co chodzi. Serial Stawka większa niż życie, czyli legendarny agent J23, który w jednym z odcinków, dokładnie Hotel Excelsior, trafia do Gdańska. I tam miejscem kontaktowym z jego członkiem siatki konspiracyjnej jest właśnie cmentarz. I co ciekawe, Klos jest kierowany na cmentarz w konkretnej dzielnicy i tam ma znaleźć nagrobek rodziny Wibik. I jak dzisiaj udamy się na część ewangelicką cmentarza na Ogrodowej, to bez trudu możemy znaleźć nagrobek rodziny Wibik. I na ogół, jeżeli filmowcy chcieli wykorzystać jakiś cmentarz, no to można powiedzieć, że jeśli to był taki plan ogólny, to właśnie w przypadku tej części ewangelickiej nie trzeba się tym było specjalnie przejmować, czy to jest jakiś, czy tu czyjeś prawa do wizerunku wykorzystujemy, czy nie. Natomiast jeżeli to było jakieś zbliżenie na konkretny nagrobek i na jego napis, no to wówczas już najczęściej była po prostu robiona taka no, dekoracja filmowa i przyklejana do tego autentycznego nagrobku. Tutaj filmowcom, nie wiem, czy się w ogóle nie chciało tego zrobić, czy jaki był inny powód, natomiast mamy zbliżenie właśnie i na ten, na cały nagrobek z napisem, kto tu jest pochowany. Jak najbardziej jest to autentyczny nagrobek. Także to jest taka no, swoista ciekawostka. Możemy tam do dzisiaj próbować znaleźć jakieś depeszę konspiracyjną przez Klosa zostawioną. Może jeszcze coś się uda znaleźć. Natomiast dla mnie przy pracy nad tą książką takim chyba najciekawszym odkryciem związanym nadal z tą częścią ewangelicką cmentarza na Ogrodowej jest taki, no dzisiaj już trochę zapomniany film Powrót doktora von Kniprod Huberta Drapelli. I to jest film, którego akcja toczy się na ziemiach zachodnich, częściowo również w Berlinie, natomiast w części był zrealizowany na terenie Łodzi. Także Łódź pojawia się tu jako Berlin. I tym plenerem chyba najciekawszym z tego filmu jest najważniejszy zabytek cmentarza przy ulicy Ogrodowej, czyli kaplica Szajblerowska, mauzoleum rodziny fabrykanckiej rodziny Szajblerów. Film powstał w połowie lat 60. No jest pewnym świadectwem, jak ta kaplica wówczas wyglądała. Kto interesuje się tym cmentarzem, kto tam zagląda od czasu do czasu, ten z pewnością zauważy, że kaplica w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest remontowana. Te prace idą powoli, ich ogrom jest, no, można powiedzieć, przytłaczający, ale rzeczywiście efekty widać. Natomiast w tym filmie z lat 60. widać, jak ta kaplica wówczas wyglądała. I tu można się odnieść do autentycznych historii, które są przytaczane z tej Łodzi tuż powojennej, kiedy ta kaplica została zbezczeszczona, zniszczone dekoracje, wybite szyby, urządzane tam nielegalne jakieś spotkania, imprezy właśnie we wnętrzu tej kaplicy. No i jakby na tym filmowym kadrze z połowy lat 60. możemy zobaczyć, w jak opłakanym stanie ta kaplica wówczas się znajdowała. A że z kamerą filmowcy weszli również do środka, no to tym bardziej jest to znakomite świadectwo dokumentacyjne właśnie tego obiektu. Poza tym filmem wojennym, bo ten Powrót doktora von Kniprode to film wojenny,
Jest jeszcze jeden film, który szczególnie ja sobie cenię, związany z tym cmentarzem, mianowicie film Fucha. Film również raczej z kategorii filmów zapomnianych, film zrealizowany w latach 80. na podstawie opowiadania Jana Himmelsbacha. Więc postaci jak najbardziej filmowej, chociaż z zawodu wcale nie aktor, a właśnie znowu wątek cmentarny, bo z zawodu był kamieniarzem. Natomiast poza tym, że był kamieniarzem i był aktorem, był również literatem i wydał parę tomów swoich opowiadań. Jeden z nich właśnie pod tytułem, znaczy jedno z tych opowiadań pod tytułem Fucha, opowiada historię dwóch kamieniarzy, którzy dostają zlecenie, trafiają do niedużego miasta i tam zawiązuje się akcja około cmentarna. Co ciekawe, w tym filmie pokazany jest autentyczny zakład kamieniarski działający przy ulicy Ogrodowej zresztą do dzisiaj. Tam głównym szefem firmy jest sam Leon Niemczyk. Tu znowu wątek filmowy, bo Leon Niemczyk jest pochowany na tymże starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Dwóch kamieniarzy to Marian Kociniak i Jerzy Bończak, którzy rzeczywiście na takich zniszczonych i zmęczonych życiem kamieniarzy bardzo dobrze byli wystylizowani. Legenda głosi, że to przygotowanie ich do zdjęć polegało na tym, że w przededniu zdjęć, czy właściwie w noc poprzedzającą zdjęcia, panowie nie spali, tylko grali w karty, dobrze się przy tym bawiąc i popijając niekoniecznie herbatę, po czym jakby tak jak wstali od stołu, od kart, tak szli na plan zdjęciowy i byli idealnie przygotowani do realizacji zdjęć. W każdym razie panowie ruszają z tego zakładu pogrzebowego przy ulicy Ogrodowej, jadą ciężarówką przez pół Polski, po czym trafiają na cmentarz w Brzezinach, tam mają to pierwsze zlecenie, a drugie dodatkowe zlecenie według akcji na tym samym cmentarzu już jest właśnie przy ulicy Ogrodowej. I znowu na tej części ewangelickiej, gdzie no jeszcze cały czas mamy lata 80., ten cmentarz jest taki trochę dziki, nieuporządkowany, idealnie pasujący właśnie do tej filmowej akcji. Także taka tu prawda czasu, prawda ekranu, bardzo ciekawa. Natomiast poruszyłem też wątek Leona Niemczyka, który jest pochowany na tym cmentarzu. To oczywiście nie jest jedyny filmowiec, czy jedyna postać związana z filmem, która na tym cmentarzu jest pochowana. Znacznie więcej osób z filmem związanych jest pochowanych na dołach, na cmentarzu na dołach, przy ulicy Telefonicznej, Palki, zwłaszcza w Alei Zasłużonych. Natomiast właśnie przy ulicy Ogrodowej, poza Niemczykiem, mamy jeszcze Zbigniewa Chmielewskiego, który był pisarzem, scenarzystą do tego najbardziej łódzkiego serialu, czyli Daleko od szosy. Tutaj również jest pochowany Julian Dziedzina, którego już wspominałem przy okazji wcześniejszych opowieści filmowych. Tutaj również jest pochowany taki aktor Zygmunt Zintel. Dzisiaj postać raczej zapomniana, natomiast jak ktoś lubi kino polskie lat 50. i 60., to właściwie trudno jest znaleźć film, w którym tego aktora by nie było. Także rzeczywiście taki bardzo, bardzo uniwersalny aktor. Tu wreszcie jest pochowany również Grzegorz Królikiewicz, reżyser, którego ostatni film Sąsiady toczy się, którego akcja tego filmu toczy się na ulicy Ogrodowej w Famułach przy fabryce Poznańskiego, ale też na cmentarzu przy Ogrodowej część zdjęć była realizowana. Także taka historia, która zatacza tutaj pętlę, można powiedzieć. Oczywiście tych filmów realizowanych na cmentarzu było znacznie więcej. My podczas pracy nad książką doliczyliśmy się 11 tytułów. Kto jest zainteresowany tymi dzisiaj niewymienionymi, no to cóż, zapraszamy do książki.
Bardzo dziękuję za ukazanie też trochę tajników pracy aktorskiej tutaj w nawiązaniu do filmu Fucha, jak to wygląda. Bardzo dziękuję Ci za te nasze opowieści, za Twoje opowieści i ukazanie nam tej Łodzi w sferze filmowej. Zachęcam do obejrzenia całego naszego cyklu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.